Najdostojniejsze księże biskupie, najdostojniejszy księże arcybiskupie, czcigodny ojcze rektorze, wierne siostry, czcigodni księża, szanowni państwo, próbujemy tutaj, coś tutaj się z komputerem stało i nie, tutaj akurat u mnie nic nie widać, nie wiem czy tak jakby się wyłączył. Muszę się teraz. Tam troszkę towarzyszy też prezentacja. Więc powinno być. Chciałbym wszystkich zaprosić do pochylenia się nad najważniejszymi etapami drogi do świętości jak nazywamy naszych nowych błogosławionych samarytan z Markowej. I tą drogę można streścić takimi dwoma słowami: odpowiedzialni i miłosierni. Popatrzmy, że odpowiedzialność kryje w sobie dwa wymiary. Jesteśmy odpowiedzialni przed kimś, od kogo trzymaliśmy jakieś zadanie czy dobra na przykład przed przełożonym w pracy. I po drugie, jesteśmy odpowiedzialni za kogoś albo za coś. I jako ludzie wiary wiemy, że tą najważniejszą perspektywą odpowiedzialności jest nasza odpowiedzialność, nasza relacja wobec Pana Boga, od którego otrzymaliśmy wszystko. I dzisiaj w dobie kryzysu, o którym tak dużo się mówi, to tak bardzo wymownie jedna z najwybitniejszych, najjaśniejszych postaci współczesnego Kościoła, ksiądz kardynał Robert Sarach, mówi bardzo wyraźnie, definiuje źródło tego kryzysu. To jest wyrugowanie tego fundamentalnego aspektu odpowiedzialności, czyli naszego odniesienia do Pana Boga. I... Na tym trzeba się nam szczególnie skupić i za chwilę zobaczymy, jak niezwykle ten aspekt wybrzmiewa w życiu błogosławionej rodziny Ulmów. I po drugie słowo miłosierni. Przepiękne tu słowa papieża Franciszka, gdy otwierał nadzwyczajny rok yy, miłosierdzia 2014 15 I tam w tej bulli między innymi pisze, że to jest ten przymiot, ta niezwykła cecha, która charakteryzuje samego Boga, jego serce, poprzez który on wychodzi każdemu z nas naprzeciw i pragnie, żebyśmy dokładnie w takiej samej perspektywie, wszak jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, również patrzyli na drugiego człowieka i w takiej perspektywie budowali nasze relacje z drugim człowiekiem na wzór świętego i miłosiernego Boga. Zapraszam zatem do prześledzenia takich. Najważniejszych etapów drogi do świętości rodziny Ulmów, w kluczu odpowiedzialności i miłosierdzia. Wyjątkowość tej batyfikacji to po pierwsze batyfikacja rodziny połączonej dwojakim rodzajem więzów: najpierw więzów tych naturalnych, więzów krwi, pięknych, niezwykłych, charakterystycznych dla każdej rodziny, a po drugie więzów krwi wspólnie przelanej męczeńskiej za wiarę w Chrystusa. I po drugie beatyfikacja świętego niewinnego, najmłodszego z dzieci Józefa i Wiktorii, które nosiła pod swoim sercem, przychodzące w momencie męczeńskiej śmierci mamy na świat. Również to dziecko, które za życia nie wypowiedziało tutaj na ziemi żadnego słowa, dzisiaj śpiewa chwały Pana Boga w niebie i puka do naszych sumień z bardzo przejmującym przesłaniem. Spróbujmy to przez chwilę odkryć. Co jest fundamentem świętości Józefa i Wiktorii Ulmów? Ten fundament ma, Szanowni Państwo, dwa aspekty, dwa wymiary. Pierwsze to jest to, czego nauczyli się w rodzinnych domach, a po drugie to są ich cechy charakteru, które cały czas w swoim młodzieńczym i dorosłym życiu przy pomocy Bożej Łaski rozwijali. Dwa słowa na temat rodzinnego domu Józefa i Wiktorii. Józef jest tu pierwszy na zdjęciu od prawej, obok jest jego młodszy brat Władysław, na środku są siedzące rodzice Franciszka i Marcin i po lewej stronie jest kolejny brat Antoni. Mieli jeszcze, jak tu widzimy na tym zdjęciu, młodszą siostrę. Józef miał młodszą siostrę o imieniu Maria. I Czego Józef Ulma uczył się w domu? Z tyłu widzimy ich mały drewniany domek. Wiemy, że utrzymywali się z pracy na kilku hektarowym gospodarstwie, i tu właściwie takie jedno zdanie mianowicie Józef uczył się od dziecka, od wiecznej mądrości, o której myśmy dzisiaj niejednokrotnie kompletnie zapomnieli, że w życiu są nie tylko prawa, ale są też obowiązki. Józef od dziecka miał wpajane. Opiekował się młodszym rodzeństwem, pomagał w domu, przy pracach małych, coraz potem bardziej odpowiedzialnych. Po drugie, rolnik to jest człowiek refleksji, czujności. Rolnik przewiduje, dobry już jest czas na zasianie ziarna, czy jest za szybko, za wcześnie. Po drugie, rolnik to jest człowiek nadziei, czujności. On czuwa, robi wszystko, żeby ziarno miało właściwy kontekst do wzrostu. I po czwarte, popatrzmy w tutaj piękne świadectwo najmłodszego brata Józefa. Pierwszego przesokonego na etapie decyzyjnym, że w tym domu zawsze był Pan Bóg. Jako ktoś naturalnie i stale obecny, bliski. Tak bardzo lubię, szanowni Państwo, wpatrywać się w te dwa zdjęcia. Mama Józefa przypomina mi jedną z moich ulubionych świętych, matkę Teresy z Kalkuty. Takie zamyślone oczy. Ale takie bardzo głębokie, bo Boga miała w sercu i między innymi codziennie ostatnie lata życia uczestniczyła w mszy świętej. To ją kształtowało i to potem wnosiła do swojego domu. I obok jej mąż, tato Józefa, który przerywa pracę w polu, wyciąga z, z, z kieszeni książeczkę modlit do modlitwy i nie wstydzi się usiąść i modlić. Tego nauczył się Józef Ulma w domu. Wiary, szacunki, szacunku do drugiego człowieka, sumienności, pracowitości, czujności, przewidywania, to wszystko jest wyraz odpowiedzialności i miłosierdzia. A jego małżonka, czasem myślimy chyba to, Szanowni Państwo, że święci to taka lepsza kategoria ludzi. Wszystko się im udaje, Pan Bóg ich chroni od niebezpieczeństw. Nie. Wiktoria miała trzynaścioro rodzeństwa, siódemka szybko zmarła, śmiertelność dzieci była duża, pozostała cały czas liczna gromada siedmiu dzieci. Wiktoria z tej siódemki, która przeżywała była najmłodsza i w wieku sześciu lat, gdy Wiktoria miała sześć lat, zmarła im mama. Nie wszystko było kolorowo i pięknie. I w kontekście właśnie cierpienia Wiktoria nauczyła się innej jeszcze odwiecznej mądrości. Pięknie jest mieć przy sobie dobrych ludzi. Bezinteresownych, dla których jestem ważny, którzy mają dla mnie czas i chcą mi bezinteresownie pomóc. Jan, ojciec Wiktorii, nie został sam, bo pomagali mu krewni, sąsiedzi, przyjaciele. Jan też, ojciec Wiktorii, był bardzo szlachetnym i wrażliwym człowiekiem. W tym domu była tradycja, że nikt nigdy głodny z domu nie wychodził. Sami mieli niewiele, a potrafili się podzielić. Popatrzmy, czego się Wiktoria tak dzień po dniu, tak konkretnie. Bez wielkich słów sytuacji, tylko tak dzień po dniu, czego się uczyła w domu? O tego się, Szanowni Państwo, uczyła. Wiary i płynącej z wiary, refleksji nad sensem cierpienia doświadczyła piękna wspólnoty, wrażliwości, szlachetności, pracowitości, troski o drugiego człowieka i sumienności. I drugim filarem ich Drugim aspektem ich fundamentu do świętości, świętości Józefa i Wiktorii były ich cechy charakteru. Wskażę na jedną z nich, jeśli chodzi o Józefa uczciwość. W Markowie wszyscy wiedzieli: jak Urma powiedział tak, to będzie tak. Jak powie nie, to jest nie. Słowo było dla niego święte. I po drugie, dyskrecja. Ktoś mu coś powiedział, tą to tchował to dla siebie. Dlatego tak go bardzo ludzie szanowali. I był stały w swoich poglądach stałość prawdziwy mężczyzna. I szanowni Państwo, z przejęciem i z niezwykłą radością dam po raz kolejny świadectwo, że to jest moje ulubione zdjęcie Wiktorii. Od kilku lat codziennie podchodzę do domu Ulmów tak duchowo. Co, Im jestem bliżej, tym bardziej słyszę gwar i śmiech dzieci. Ten dom był zawsze pełen życia, najczęściej któryś z dziećmi otwiera drzwi, dzieci wiemy, że są spontaniczne. I tak bardzo szanowni Państwo czekam na jeden moment. Żeby moje oczy się spotka spotkały z oczami Wiktorii. Ona się tak na wszystkich dobrze patrzyła. I taką była kobietą. Łagodną, spokojną, ciepłą, bardzo opanowaną, otwartą i wrażliwą na drugiego człowieka. Piękna kobieta. Drogie Panie, nie skorzystam ze sposobności, żeby nie powiedzieć takiego słowa, które mi bardzo leży na sercu. Po pierwsze jako Polakowi, po drugie jako mężczyźnie po drugie jako księdzu do dzisiaj jest mi wstyd, głęboko wstyd. I boli mnie jak kilka lat temu w naszej umiłowanej uczyźnie publicznie profanowano Waszą godność i piękno, a mówię o czarnych marszach i o strajkach kobiet. Co to miało wspólnego z kobiecością? I to niezrozumiałe zdjęcie, które mi wysłali. Znajomej młodej dziewczyny, mamy, która uczestniczyła w tych wydarzeniach, jedną rękę opiera na ramieniu swojego kilkuletniego syna i w drugiej ręce trzyma kartkę ze słowami Nikt nie będzie mi odbierał prawa do mojego łona, do zabijania moich dzieci. Co to miało wspólnego z kobiecością? A do Wiktorii to można te słowa Merchiora Wankowicza spokojnie odnieść. Jak bardzo potrzebujemy takich kobiet? Mówi się o Was, drogie Panie, że jesteście słabszą płcią, a macie niezwykłą siłę ducha i gotowość do poświęcenia. I taką kobietą była Wiktoria. Kolejny etap to jest ta troska o rozwój odpowiedzialności i miłosierdzia, jak to ulmowie czynili również w dwojaki sposób. Najpierw przez troskę o swoje życie duchowe, o osobistą modlitwę, udział w sakramentalnym życiu Kościoła, zaangażowanie w życie parafii, różne stowarzyszenia, Józef do chociażby do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, razem do Żywego Gróżańca należeli, Wiktoria do Bractwa przy Najświętszego Sakramentu. Dzień po dniu znowu. Kościół był dla nich przestrzenią, był domem, był wspólnotą, z której czerpali, i którą ubogacali. Czy nie możemy się od nich również uczyć jak przeżywać nasze miejsce w kościele? Głęboko wierzę, jestem przekonany, że wszyscy możemy się tego od nich uczyć. Niech nas tym wspierają. No i ta ich codzienność, rozmawialiśmy z panem profesorem przy śniadaniu. Pięknie to pan profesor powiedział, że to szczególnie go porusza ta codzienność Józefa przed wojną. To można określić właśnie tymi słowami, jeżeli twórczo i z pasją. Szanowni Państwo, to mnie też fascynuje. Tam nie było chwili straconej. Tylko skończyli szkołę podstawową w Markowej. Józef poszedł do wojska jako młody chłopak. Yy, ukończył półroczny kurs w szkole rolniczej w Piźnie. Edukacji nie za wiele było. Ale jak weźmiemy dzisiaj do ręki zachowaną w domu krewnych Ulmów Markowej i, i jego bibliotekę domową, książki są, wiele z nich jest podpisanych w przez Józefa. Jest pieczątka, biblioteka domowa Józefa Ulmy. Są ponumerowane. Miałem w ręce książkę o numerze 313. Książki z dziedziny blacharstwa, ślusarstwa, z historii, z geografii, polsko-niemiecki, religijne książki. Najbardziej oryginalny tytuł, jaki miałem w ręce, brzmi Katolicyzm a Eugenika. Kto wtedy takie książki czytał? Ulma. Cały czas się rozwijał. W jednej z książek pod tytułem Wykorzystanie wiatu w gospodarce się do dzisiaj zachowała na podstawie tej książki, co zrobił? Lampy naftowe były wtedy w domach, tym i oświetlano domy. Co zrobił? Koło domu wybudował sobie małą elektrownię wiatrową. Pierwsza żarówka w Markowej to w domu Ulmy. Widzimy go na zdjęciu, kolejna jego pasja. Kochał Polską ziemię, prawdziwy patriota, się tego nie wstydził. Chociażby nowe techniki sadzenia drzew ołocowych. organizował pokazy, dzielił się tą wiedzą, hodował pszczoły, jedwabniki, kolejna niezwykle oryginalna pasja Józefa. Do, z, taki społecznik też, tu jest na zdjęciu, w spółdzielni mleczarskiej z kolegami i koleżankami, do spółdzielni zdrowia należał, do Związku Młodzieży Wiejskiej, Wici. Bardzo zaangażowany, człowiek, któremu było tak bardzo bliskie to wszystko, co tworzyło codzienność Markowej. Człowiek bezinteresowny, szczery, otwarty, zaangażowany, jak dzisiaj potrzeba takich ludzi. Wszystki, wszyscy takich ludzi lubimy. No i wspomniałem y, tą bibliotekę domową, tu jest jego bratanek, syn najmłodszego brata Józefa, y, czyli pan Jerzy Ulman. Dzisiaj, do, do dzisiaj żyje, prezentuje te książki. Miał maszynę introligatorską również Józef Ulma. No i szczególna pasja to fotografia. Zachowało się około 800 zdjęć autorstwa Józefa Ulmy. One są te, tutaj na tej prezentacji pokolorowane taką nową techniką komputerową. Oryginalne są oczywiście biało-czarne. Pierwszy aparat fotograficzny Józef, jak sobie, jakiego używał, który sam własnoręcznie skonstruował na podstawie wiedzy z podręczników. No genialny człowiek. Pozostałe kupowo zaoszczędzone pieniądze. Wiktoria też w kilku kursach w Uniwersytecie Ludowym, w sąsiedniej miejscowości w Gaci uczestniczyła w kole teatralnym, a szczególnie poświęciła się życiu rodzinnemu, opiece nad domem, nad dziećmi. Kolejny etap drogi do świętości to 7 lipca 1935 roku się zaczyna. To jest zdjęcie z ich przyjęcia ślubnego w kościele parafialnym w Markowej. Zawali sakramentalny związek małżeński. Ich duchowość małżeńską, szanowni państwo, można tym zdaniem matki Teresy z Kalkuty opisać. Siłą mężczyzny jest jego charakter, a siłą kobiety mężczyzna z charakterem. Jak popatrzymy na to zdjęcie, popatrzmy oczy Wiktorii: takie pochylone, skromne, nieskupiające na sobie uwagi ręce ciężko pracującej kobiety. Wszyscy mówili, że miała tak dużo zajęć nigdy nie narzekała ten pogodny wyraz twarzy. I czuje się bezpieczna w ramionach Józefa. I ten taki stały, męski, odpowiedzialny, zdecydowany wzrok Józefa, ale też zamyślony, nie pyszny. I popatrzmy na tą codzienność. Jak wyglądała? Przez pierwsze miesiące, kiedy wybudowali dom po ślubie, mały drewniany dom, y, studnia była kilkadziesiąt metrów od domu. I Józef tak codziennie tą wodę nosił. I to było dla faceta zajęcie. Się nie chował za spódnicą żony. Panowie, uczmy się tego od Józefa Ulmy. I można tą więź małżeńską szczęścić w takich trzech słowach: współodczuwanie, wyrażanie tego, co przeżywam, tego, co noszę w sercu. To jest pierwszy wymiar ich relacji małżeńskiej. Potem współrozumienie, to jest kwestia komunikacji małżeńskiej. Arystoteles już mawiał, po to mamy dwoje uszu, jedne usta, żeby siebie dwa razy więcej słuchać niż do siebie mówić. Jak tego bardzo nam dzisiaj wszystkim potrzeba. I w tych mediach, jak pan doktor tam mówił, ci młodzi tutaj są, sami młodzi, jak pan doktor słusznie zauważył, ale yy, jaka to jest bieda. Bieda setki tych znajomych, polub i tak dalej. A my siedzimy nie naprzeciwko już siebie, obok siebie, telefony w ręce. Nie potrafimy się słuchać. Boimy się. Taka to bieda jest. Tak jak zabrali studentów jednego z koleżów amerykańskich na 10 dni do lasu na obóz. Zabrali im telefony i Pierwsze trzy dni to jak dzikusy się zachowywali. Jak dzikusy. I na czwarty dzień podnieśli oczy. O ja, jakoś, ktoś, obok mnie jest kolega i koleżanka. To on się na mnie patrzy. On chce mi coś powiedzieć. I w szósty dzień, o jakie to jest fajne, jak zaczęliśmy się śmiać. Jak jest, jakie to tyle, to, to mamy radości z prostych rzeczy. Do podstawowych rzeczy trzeba nam wrócić. I z tego wpłynęło współdziałanie Józefa i Wiktorii. Troska razem o wspólny dom, o, o dom, o dzieci, dzielenie się obowiązkami. A jakimi byli mądrymi rodzicami? Sta tutaj Wiktoria na tym zdjęciu obok, przepraszam, na dole odrabia lekcje ze córką Stasią. Miała, mieli czas dla dzieci. To, to zdjęcia na górze tej Marysi w tym cebrzyku drewnianym, te zdjęcia są cudowne tych dzieci, takie uśmiechnięte, szczęśliwe, czują się bezpieczne, kochane. A pod spodem są słowa zmarłej w tamtym roku prawie stu jednoletniej pani Stanisławy Kuźnier. to była mama chrzestna trzeciego dziecka Józefa i Wiktorii Władzia i ona przez wiele razy była w domu Ulmów, między innymi przez tydzień po urodzeniu Władzia mieszkała tam w domu Ulmów, pomagała Józefowi przy dzieciach. Dlatego, że Wiktoria była sława po porodzie dziecka, leżała w łóżku, dochodziła do pełni sił, i widziała Józefa, który dzień w dzień klękał z dziećmi do modlitwy. Wychowuje się przez przykład. I tutaj panowie do nas słowo. Jak mężczyzna klęknie, weźmie do ręki różaniec, nie będzie się tego wstydził, bo czego się wstydzić? Wszystko się zmienia. I tak jak kilka lat temu po jednej poradni rodzin mama zapłakana przy, przywiozła dziewięcioletniego synka i prosi księdza z łzami w oczach: niech ksiądz coś powie mojemu synowi, bo się buntuje w niedzielę już do kościoła nie chce chodzić. A państwo co wtedy robi? robią? Ksiądz się pyta, no można z podwozi pod kościół i wraca do domu. I ksiądz się pyta, chłopaka, ty, jak będziesz duży, co byś chciał mieć? Co chłopiec powiedział? Wąsy. A wszyscy, tak jest. a dlaczego wąsy? Bo jak będę miał wąsy, będę jak mój tato i nie będę musiał chodzić do kościoła. Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania. No to jest właśnie w domu ulmów i oby tak było w naszych rodzinach. No i inne kalią, dzieci wychowywane są przez to, czym dorosłe jest, a nie przez to, o czym ględzi.